Witam Państwa w Muzeum Józefa Ignacego Kraszewskiego w Romanowie. W tym roku włączamy się po raz kolejny w akcję Nocy Muzeów. Udostępniamy ekspozycję stałą zwiedzającym oraz wystawę czasową. Józef Ignacy Kraszewski nazywany jest tytanem pracy, człowiekiem instytucją, fenomenem pracowitości. Wszechstronność zainteresowań zachwyca, zadziwia badaczy literatury i znawców twórczości Kraszewskiego do dzisiaj. Dzieło życia Józefa Ignacego Kraszewskiego to 660 tomów dzieł, około 386 tytułów. Na wystawie stałej prezentujemy wspaniałe pamiątki rodzinne związane z życiem Józefa Ignacego Kraszewskiego z rodziną Malskich i Kraszewskich, m.in. porcelanową budkę z pieskiem, ulubioną zabawkę małego Józia, zegarek pisarza, nóż do rozcinania papieru, filiżankę, fajkę pisarza, podręczniki, z których uczył się w Akademii Bialskiej, w Białej Radzie Biłowskiej wówczas, rękojeść szabli dziada Wojciecha Nowomiejskiego. Mamy też gabinet Kajetana, pamiątki związane z najmłodszym bratem Józefa Ignacego Kraszewskiego, Kajetanem, który przez blisko 40 lat był właścicielem Romanowa. Był bardzo postępowym gospodarzem. Za jego czasów majątek przeżywał swoją świetność. Prezentujemy też twórczość malarską. Mamy w muzeum 7 obrazów olejnych Józefa Ignacego Kraszewskiego, rysunki, akwaforty. Talerz porcelanowy namalowany przez Józefa Ignacego Kraszewskiego. Józef Ignacy Kraszewski komponował utwory muzyczne, recenzował m.in. pierwszy śpiewnik domowy Maluszki. Pokazujemy twórczość muzyczną i pasję podróżniczą. Zwiedzający mogą obejrzeć rękopisy dzieł Józefa Ignacego Kraszewskiego, m.in. rękopis starosty warszawskiego, rękopis dziennika podróży do Odessy. Pasja archeologiczna pisarza, dzieło Sztuka Usłowia jako dzieło archeologiczne podsumowujące osiągnięcia archeologów. Sala poświęcona miejscom związanym z Józefem Ignacym Kraszewskim. Ach, w tej białej przebyłem ja najlepsze z moich lat dziecinnych. W niej się moja dusza otworzyła na świat. Tu poczułem raz pierwszy chętkę do pisania i raz pierwszy wziąłem pióro w rękę. Widzicie teraz, dlaczego tak kocham białą i szanuję jej wspomnienie. Lublin, Świsłocz, Wilno, tam gdzie pisarz zdobywał wykształcenie. Pierwsze próby literackie, czas prób i poszukiwań. Pierwsze wydania powieści z okresu wołyńskiego. Sala warszawska. Był redaktorem Gazety Codziennej, którą przemianował na Gazetę Polską. Tutaj opowiadamy o czasie pobytu w Warszawie. Kolejne dwa obrazy Józefa Ignacego Kraszewskiego, które są własnością Muzeum Narodowego w Warszawie. Dzięki życzliwości tego muzeum możemy je pokazywać zwiedzającym. Sala jubileuszowa. W 1879 roku odbył się uroczysty jubileusz 50-lecia pracy literackiej Józefa Ignacego Kraszewskiego. W swoich zbiorach mamy wspaniałe pamiątki z tego jubileuszu, medale, odznaczenia wręczone pisarzowi tego dnia, spis wszystkich dzieł do momentu jubileuszu. Jednym z wspaniałych darów, które otrzymał pisarz tego dnia, jest obraz podarowany przez mieszkańców Lublina, obraz Włodzimierza Bartoszewicza, którego kopię sporządził Franciszek Kostrzewski. Jest to podobizna małego Józia w mundurku szkolnym i dwóch posłańców z Romanowa, którzy przywożą mu list od babci. Sala wystaw czasowych. Wystawa zorganizowana w ramach Europejskich Dni Dziedzictwa, zatytułowana Modlitwy Serca Józefa Ignacego Kraszewskiego. Wystawa poświęcona jest wartościom chrześcijańskim, wyniesionym z dzieciństwa spędzonego u dziadków Malskich w Romanowie, w tablocie Korona Niebieska, modlitewnik z 1727 roku, własność prababki Józefa Ignacego Kraszewskiego, Barbary Ludowiki z Dłuskich Nowomiejskiej, przekazywana z pokolenia na pokolenie. Książka, z której płynęła pociecha w duszę, na którą spływały łzy, z niej się czerpało natchnienie, męstwo i nadzieję. Wśród pamiątek rodzinnych znajduje się złoty pierścionek z trzema półszlachetnymi kamieniami, symbolizującymi wiarę, nadzieję i miłość, biurko, przy którym powstała m.in. Stara Baśń. Opowieść historyczna Józefa Ignacego Kraszewskiego pod tytułem Mordecki. Egzemplarz tej powieści mamy z autografem pisarza i dedykacją arcybiskupowi Ignacemu Kołobińskiemu. Cyro, metr i krzyż Józefa Ignacego Kraszewskiego, zapiski więzienne, prolog z tygodnika Kłosy i aktualne zdjęcia sarkofagu. Pisarz pochowany jest w Krakowie.
też gwiazdka pisarza. Symbol ciągłych podróży Józefa Ignacego Kraszewskiego, powrotów do Romanowa, pamiątki nierozerwalnie związane z życiem Józefa Ignacego Kraszewskiego. Józef Ignacy Kraszewski napisał: na pogorzeliskach tylko to, co jest kruszcem, co jest myślą nieśmiertelną, co jest duchem i z ducha pozostaje i przeżywa.